Tak. Saxon CDN2. Nowa nuta. Szukaj tego i nie pierdol. To jest CDN2. To jest moja nowa nuta, wsłuchaj się w tym przekaz. Jeśli nie chcę dostać buta z nową deklaracją, staję dzisiaj tu przed wami, trzecią płytę zapowiadam z tymi szczerymi słowami. To jest CDN2, to jest moja nowa nuta, wsłuchaj się w tym przekaz. Jeśli nie chcę dostać buta z nową deklaracją, staję dzisiaj tu przed wami, trzecią płytę zapowiadam z tymi szczerymi słowami. Szczerymi słowami, tak, tak. Ziomek SLO. Jak wrażenia po kolejnej mojej płycie, czy dla ciebie była dnem, czy może wniosła ci coś w życie, bo ja walczę z trudnościami, walczę z frajerami, którzy uważają, że w tiktekach zakaz jest do bani, walczę z aferowiczami, tymi słabymi gościami, oni nie mówią mi wprost, wolą szeptać za plecami, jebane kozaki, chcą się popisywać, jak można mi pojechać na honorze, wielka blizna, teraz chcę wam ogłosić, że dość już mam gadania, że ciągle w moich testach doszukują się zgapiania, pierdolę was. Pierdolę was idiotów, tak jak słoń w chuju mam. Wcale nie chcę być jak pokus, ja tworzę własny styl. Krzewie tu ducha, za to wam dziękuję. Przejdę wnet po waszych trupach, nie boję się hejtów. Dzięki nim czuję potrzebę, chcę ten rap grać coraz lepiej, żeby nie skończyć na glebie. I na koniec prośba, wiesz kurwa twoja mać, jeśli masz coś do mnie gościu, to powiedz mi to w twarz. To jest CDN2, to jest moja nowa nuta, słuchaj się w tym przekaz. Jeśli nie chcesz dostać buta z nową deklaracją, staję dzisiaj tu przed wami, trzecią płytę zapowiadam z tymi szczerymi słowami. To jest CDN2, to jest moja nowa nuta, słuchaj się w tym przekaz. Jeśli nie chcesz dostać buta z nową deklaracją, staję dzisiaj tu przed wami, trzecią płytę zapowiadam z tymi szczerymi słowami. Tak, to jest to, w końcu zapowiem SLO. Raz, raz. I teraz zapowiedź, sorki, że na drugim planie gram za dobrych ludzi. Od nich gębę nie dostanę, tak jest w trakcie tworzenia mojej drugiej płyty musiałem przemyśleć kilka spraw, żeby nie stanąć jak Bryty. Najważniejszą było to, co chcę dalej robić w życiu. Lepiej wcześniej podjąć decyzję niż skończyć w ukryciu. Bez was i bez ziomów, bez rapu, bez kary, w ciszy opłakiwać dar pogrzebany przez brak wiary. Tego chciałem uniknąć i jak widać uniknąłem. I w chuju mam, że stary mnie podchodzi mój fenomen. Dużo w ten rap i cierpiałem, nawet nie mogę wyjść z domu, lecz jestem dumny z siebie, bo nie poddałem się ziomuś. Przetrwałem trudne chwile, powróciłem bez pardonu, żeby pokazać rap, który rozpierdoli ci pół domu. Zrozumiałem życie, co cię nie zabije, wzmocni. Choć miałem wyjść już w lecie, to nie dałem rady, rozkmin. Teraz stoję przed wami, trzecią płytę zapowiadam. Zbliża się czas epopei, czas Saxona, czekaj nadal.